Chcę wam powiedzieć, że to, co było dla mnie jednym z najbardziej wzruszających momentów wiele, wiele lat później. Byliśmy już świeżą demokracją. Celebrowaliśmy naszą świeżą niepodległość, kiedy drugi bohater urodzinowy, Jerzy Owsiak, postanowił wzbudzić drugą falę Solidarności. Kiedy tysiące i miliony ludzi zrozumiało Solidarność równie głęboko, jak lata wcześniej, kiedy trzeba było stanąć przeciwko złej władzy. Jurek Owsiak i wy wszyscy budowaliście wtedy pobudziliście tę drugą falę Solidarności, która była jakby też taka arcypolska i arcychrześcijańska. Wszyscy ludzie bez wyjątku postanowili pomóc tym, którzy są w potrzebie. Ja wtedy z moimi małymi dziećmi, z moim bardzo jeszcze wtedy małym synem, myśmy zbierali, Jurkowi się już dawno temu chwaliłem, do puszki w czasie tej pierwszej wielkiej orkiestry. I wy pamiętacie tę scenę. Ludzie przynosili jakieś, pamiętam, taką starszą, chyba z 85-90-letnią panią, która wydobywała grosiki, gdzieś zawinięte w starą kończapkę, bo chciała podzielić się, bo chciała być częścią tej wielkiej, tak, narodowej Solidarności. Mój syn wiele lat później powiedział: tata, ty miałeś tą swoją Solidarność, tak, bohater Wałęsa, niepodległość, a dla mnie wielka orkiestra to jest moja Solidarność, dla mojego pokolenia. On mówi, że pierwszy raz wtedy zrozumiał, jak szczęśliwy może być człowiek, jak szczęśliwy może być młody Polak wtedy, kiedy podaje komuś innemu rękę, kiedy dzieli się swoim groszem czy złotówką.